Witamy w Sennheiserze na audio wideo show na Stadionie Narodowym. Jesteśmy tu w loży VIP-owskiej i za mną bardzo VIP-owskie urządzenia. Przede wszystkim pokazujemy klasycznego Orfeusza, czyli najdroższe słuchawki świata. Przez wielu uważane również za najlepsze słuchawki świata. Słuchawki to oznacza nie tylko to urządzenie, ale też to urządzenie, które jest tutaj za mną, wzmacniacz słuchawkowy. To jest oczywiście komplet Orfeus. Został wyprodukowany w 1991 roku w limitowanej edycji 300 egzemplarzy i to jest jeden z nich. Przyjechał do nas specjalnie z Niemiec wczoraj, specjalnie właśnie na tę imprezę. No i mamy tutaj kolejki wstrzymane dosłownie tylko dla tego nagrania, ponieważ co 10 minut są tutaj bilety, obowiązują bilety 10-minutowe na odsłuch tych słuchawek. I naprawdę mamy tu rzesze audiofili, którzy wychodzą zachwyceni tym produktem. No i wielu z nich liczy też na to, że będą mogli ten swój zachwyt ulokować w nowym Orfeuszu, o którym już powiedzieliśmy, będzie w połowie przyszłego roku, a oficjalna polska premiera, planujemy ją w lutym 2016. Nowy Orfeusz jest po prostu kontynuacją tradycji tego klasycznego Orfeusza. Teraz mamy plan zrobić kolejne najlepsze słuchawki na świecie, które są przystosowane do dzisiejszych czasów, czyli wejścia cyfrowe, wejścia optyczne. Ponadto w nowym Orfeuszu myślę, że wrażenia wizualne będą jeszcze na wyższym poziomie niż w przypadku tego pięknego urządzenia, ponieważ tam po wciśnięciu gałki głośności wysuwają się wszystkie pozostałe gałki, a następnie wyjeżdżają lampy, 8 pięknych rozżarzonych lamp w takich specjalnych szklanych tubach i jeszcze otwiera się wieko szklane, a pod tym wiekiem leżą takie słuchawki bardzo podobne do tych klasycznych Orfeuszy. Więc nie tylko doznania akustyczne, ale również o wizualne zadbaliśmy. To nie będzie limitowana seria, to będzie stale produkowany produkt, ale oczywiście ograniczenia pewne techniczne powodują, że możemy go wyprodukować jakąś określoną liczbę rocznie i ta liczba została ustalona na 250. Czyli 250 osób z Państwa może się cieszyć Orfeuszem rocznie, maksymalnie.